Była godzina 14, gdy amerykańscy dowódcy zdecydowali o rozpoczęciu jednej z największych ewakuacji w historii. 29 kwietnia 1975 roku w wietnamskim Sajgonie, który wówczas chylił się ku upadkowi, pojawiły się setki wojskowych samolotów i śmigłowców. W następnych minutach wywoziły one zarówno żołnierzy, jak i wietnamskich cywilów, którym groziła śmierć ze strony komunistów. Do 7:53 nad ranem następnego dnia ewakuowano w sumie 7 tysięcy osób. Jedno ze zdjęć z tej operacji, amerykańskiego śmigłowca stojącego na dachu ambasady USA, do którego wsiadają tłumy ludzi, stało się symbolem kończącej się wtedy wojny w Wietnamie. Niemal pół wieku później Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy z NATO przeprowadzili jeszcze większą, choć dużo bardziej chaotyczną ewakuację. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To była największa taka operacja w historii Stanów Zjednoczonych. W sierpniu 2021 roku, gdy talibowie wkroczyli do Kabulu i odzyskali władzę w kraju, Amerykanie rozpoczęli pospieszną ewakuację zachodnich dyplomatów, a także Afgańczyków, na których czekała niemal pewna śmierć z rąk talibów. W ciągu 2 tygodni z Afganistanu wywieziono 124 tysiące osób, w większości Afgańczyków. Uchodźcy trafili do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, krajów arabskich, a także do Polski. Jednak tak szybko jak Zachód całą ewakuację zorganizował, tak szybko zapomniał o Afgańczykach. Tysiące uchodźców pozostawiono samym sobie, w obcych kulturowo krajach, często bez możliwości znalezienia dobrej pracy. W tym odcinku opowiem Ci, co dzieje się z uchodźcami z Afganistanu. To będzie ciąg dalszy historii jednego z nich, którego dramatyczną ucieczkę z Kabulu opisywałem latem 2021 roku. Jest czwartek, 13 kwietnia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Hello, I'm outside Poland. Farid ma 42 lata. Przez ostatnie lata wykładał politologię na Uniwersytecie w Kabulu. Współpracował też z polskim wojskiem w prowincji Ghazni. W sierpniu 2021 roku, tak jak tysiące Afgańczyków, starał się uciec z kraju. Ostatecznie Afgańczyk wraz z żoną i kilkuletnim synkiem trafili do Polski. Wtedy, w 2021 roku, Farid tak opowiadał mi o tym, jak wyglądała jego dramatyczna ucieczka. And the Taliban checkpoints were there and they were beating people with the Kalashnikov and with the sticks in their hands. Po drodze mijaliśmy posterunki talibów. Oni bili ludzi pałkami i kałasznikowami. Jedynym sposobem, by uniknąć pobicia, była obecność kobiety. Moja żona szła więc pierwsza i była naszą tarczą, a my szliśmy z synkiem za nią. To było okropne, wkoło była strzelanina. Mój syn po raz pierwszy słyszał strzały. Płakał i krzyczał, żebyśmy uciekali. A ja na siłę pchałem go, by szedł dalej. To jest podcast Świat. Po ucieczce z Kabulu Farid trafił do jednego z ośrodków w centralnej Polsce. Po jakimś czasie skontaktowałem się z nim ponownie. Okazało się, że Afgańczyk spędził w Polsce zaledwie miesiąc. Teraz jest w jednym z sąsiednich krajów. Prosił, by nie ujawniać, o jaki kraj chodzi. Many Afghans, when we were in the camp. Gdy byliśmy jeszcze w obozie w Polsce, wielu Afgańczyków myślało o tym, żeby wyjechać z Polski. Wiedzieliśmy, że Polska nie jest krajem, który przyjmuje uchodźców i rozdaje im azyl, tak jak robią to Holandia, Niemcy, Dania czy Szwecja. Wszyscy rozmawialiśmy ze sobą o tym, że chcemy wyjechać. Więc kiedy widzisz, że każdy dookoła ciebie planuje taki wyjazd, to także się nad tym zastanawiasz. I tak się to zaczęło. Have to think about it. So that was the beginning of the story. We were thinking that
Wszyscy uważaliśmy, że nie ma dla nas przyszłości w Polsce. W 2021 roku społeczność międzynarodowa, w tym także Polska, działały bardzo szybko, by nas wyciągnąć z Afganistanu, ale nikt nie miał planu, co dalej. Choć oczywiście nie winię za to Polski. Co dalej? Jeśli nie znajdę żadnego lepszego rozwiązania, to jestem gotów wrócić do Polski i rozpocząć wszystko od nowa, bo to wciąż jest możliwe. Farid twierdzi, że spośród 75 Afgańczyków, którzy byli razem z nim w ośrodku w Polsce, do innych krajów wyjechało już 80% uchodźców. Większość uznała bowiem, że nie ma tu perspektyw na znalezienie pracy. Sam Farid także nie ma pracy w kraju, w którym teraz jest, a na czarno pracować nie chce. There are black markets for job, but I myself, I don't interest to be working, you know, beyond the shadow and. Istnieje oczywiście czarny rynek nielegalnej pracy, ale ja nie jestem tym zainteresowany. Nie chcę pracować nielegalnie. Nie jest to wcale niebezpieczne czy ryzykowne. Czasem to nawet lepsze rozwiązanie, bo nie trzeba płacić podatków. Ale ja w swoim kraju żyłem tak, by przestrzegać prawa. Praca na czarno byłaby złamaniem mojej własnej etyki. Wolę więc zacząć od zera, ale w granicach prawa. Robić to, na co mi pozwala status uchodźcy. Within the frameworks provided for the immigrants and refugees. Farid nie ma pracy, ale ma zasiłek. Mówi, że pieniędzy wystarcza mu na minimalne potrzeby i na opłacenie synowi szkoły. Ma też ubezpieczenie zdrowotne i darmowe przejazdy komunikacją miejską. Innymi słowy, ma zapewnione podstawowe potrzeby. Farid, afgański uchodźca, jest bohaterem tego odcinka podcastu Świat. To jeden z tysięcy Afgańczyków ewakuowanych latem 2021 roku z Kabulu, gdy talibowie wracali do władzy w kraju. Tak jak wielu innych, Farid został teraz pozostawiony sam sobie, bo pomoc dla uciekinierów z Kabulu skończyła się krótko po ucieczce z Afganistanu. Za moment porozmawiamy o tym, jak to jest być uchodźcą i zaczynać wszystko od zera. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Gdy talibowie wracali do władzy, zapowiadali, że Afganistan będzie krajem szanującym wszystkich obywateli. Ich rzecznik na niezwykłej konferencji prasowej w kilka dni po przejęciu władzy mówił, że nowi władcy nie będą mścić się na swoich dotychczasowych oprawcach, że kobiety będą miały prawa obywatelskie, że media będą mogły funkcjonować i tak dalej. Po półtora roku wiadomo już, że to nieprawda. Kobiety w Afganistanie, tak jak za pierwszych talibów w XX wieku, nie mogą już studiować. Nie mogą też same wychodzić do parków, restauracji, nie mówiąc już o karierze w polityce, w mediach, a nawet o pracy w organizacjach humanitarnych. Talibowie zabronili im nawet pracy w ONZ, która właśnie na kobietach opierała większość swoich wysiłków humanitarnych. Afgańskie media także zostały już spacyfikowane. Dziennikarze albo wyjechali z kraju, albo dostosowali się do panującej w kraju narracji o najwspanialszym z rządów. Działacze praw człowieka również wyjechali, albo właśnie siedzą w aresztach. Zaś byli szefowie służb, wojska czy policji, którzy do niedawna walczyli z talibami, teraz zniknęli. Zresztą mało kto wierzył w obietnice talibów, że Afganistan będzie krajem demokratycznym. Oni nie są już głupi. Wiedzą, że nie mogą już cofnąć się 20 lat i pozwolić sobie na tak absurdalne restrykcje jak w latach 90. Jest niemal pewne, że dadzą więcej wolności. Ale czy tych wolności będzie wystarczająco dużo? Nie, nie będzie. Oni będą deptać prawa człowieka, nakładać poważne ograniczenia na kobiety, na aktywność społeczną i na media czy organizacje praw człowieka. Co do tego nie mam wątpliwości. Tak John Sifton z Human Rights Watch mówił jeszcze latem 2021 roku w podcaście Świat o tym, co myśli o talibach. W Afganistanie panuje też ogromna bieda. Jest znacznie gorzej niż było jeszcze 2 lata temu, bo gdy talibowie wrócili do władzy,
Zachód wstrzymał pomoc humanitarną, a talibowie nie zrobili nic, aby ta pomoc na powrót do Kabulu płynęła. Teraz ponad 90% społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa. Przedtem żebraków było sporo, jednakże to były liczby nieporównywalne z tym, co jest teraz. Owszem, kręcili się w pobliżu co bardziej eleganckich restauracji, co bardziej eleganckich sklepów, ale były to pojedyncze osoby. Teraz na głównych ulicach co kilka metrów są właśnie żebrzące osoby, żebrzący ludzie. Na ulicy już żebrzą mieszkają całe rodziny, przeważnie matki, przeważnie są to wdowy z dziećmi. Tak pod koniec 2021 roku mówił w podcaście Świat Marcin Krzyżanowski, orientalista i były polski dyplomata, który był wówczas w Kabulu. Niewiele lepiej żyje się afgańskim uchodźcom. Choć mieszkają oni w krajach demokratycznych, to wielu z nich nie ma pracy, ani nawet nadziei na ułożenie sobie życia. Tak jak nasz dzisiejszy bohater Farid. This is the feeling that any person who leaves his country as a refugee feels. Some people feel they are the second. Jako uchodźca czujesz się jak obywatel drugiej kategorii, albo jak niewidzialny człowiek, którego nie ma. Nawet nie jako ktoś, a jako coś. Niektórzy z tych, którzy są tu w obozie razem ze mną, są uchodźcami od 6 czy 7 lat. Oni mówią, że ludzie w Europie ich nie widzą. Uchodźcy nie istnieją, są tylko cieniami. Farid na bieżąco śledzi to, co dzieje się w Afganistanie. Wie dokładnie, co robią talibowie. Pytam go zatem, czy chciałby wrócić do Kabulu. That's a tricky question. I have mixed feelings about Afghanistan. To trudne pytanie, bo mam mieszane uczucia co do Afganistanu. Czasem myślę sobie, że lepiej byłoby, gdybym tam został w swoim kraju, niezależnie od tego, czy żywy, czy martwy. Nie doświadczyłbym takiego upokorzenia jak teraz, kiedy jestem uchodźcą, kiedy stoję w kolejce po jedzenie, bo czuję się jak osoba niepełnosprawna, zupełnie bezbronna, a w moim kraju należałem do klasy średniej, bo pracowałem na uczelni. And this feeling, because I was belonging to the middle class in my country, I had power in the society, so I regret about Afghanistan. Czasem więc, gdy tutaj mnożą się trudności, a ja czuję się rozczarowany, myślę sobie, że może powinienem wrócić do Afganistanu, niezależnie od tego, że rządzą tam teraz talibowie. Go back and stay in Afghanistan and don't leave. In my case, actually, I had experience of living outside Afghanistan. Ja przez kilka lat mieszkałem już poza Afganistanem, w Europie, ale teraz to zupełnie co innego. Wtedy wiedziałem, że mam dom w Afganistanie i mogę do niego wrócić. Tym razem jestem uciekinierem, a tam w kraju mogę być na jakiejś czarnej liście. Nie ma już mojej przeszłości, a muszę myśleć o przyszłości, która nie wiadomo jaka będzie. I to są właśnie te sprzeczne uczucia. The only thing which I know is that I have to start from the beginning. I mean, I think that I have to forget whatever I had and... Nie wiem, co mnie teraz czeka. Wiem jedynie, że muszę wszystko zacząć od początku. Muszę zapomnieć o wszystkim, co miałem, o wszystkim, co do tej pory zbudowałem. Czasem nawet myślę, że cała moja edukacja w Afganistanie była stratą czasu, bo moje umiejętności nie są tutaj w Europie nic warte. Muszę nauczyć się wszystkiego od nowa. Opportunities and I have to think what I can do. It is not easy. To nie jest łatwe, bo zainwestowałem 19 lat swojego życia w naukę, w studia, w tytuły naukowe i wiele sobie obiecywałem, a tutaj wszystko to jest bezużyteczne. Nie jest więc łatwo, ale staram się nie poddawać. Muszę po prostu o tym wszystkim, co było, zapomnieć, żeby móc iść dalej. Znam takich, którzy nie zapomnieli i teraz tkwią w takiej strasznej sytuacji. Są bezradni, a to jest niebezpieczne, bo decydować trzeba szybko. Because time is very limited here to choose. Farid, afgański uchodźca, był bohaterem tego odcinka podcastu Świat. To jeden z tysięcy Afgańczyków ewakuowanych latem 2021 roku z Kabulu, gdy talibowie wracali do władzy w kraju. Jego historia wcale nie jest wyjątkowa. Około 4000 afgańskich uchodźców w Stanach Zjednoczonych wciąż mieszka w hotelach, do których trafili kilkanaście miesięcy temu. Tysiące koczują też w Kosowie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w przymusowych obozach mieszka wciąż około 2,5 tysiąca Afgańczyków.
Według Human Rights Watch nie mają oni ani legalnego statusu pobytowego, ani też nie mogą nigdzie wyjechać. Muszą czekać. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube znajdziesz także niebanalne historie filmowe. Subskrybuj nasz kanał i powiedz o nas swoim znajomym. Zajrzyj też na profil Podcast Świat na Instagramie. Teraz to wszystko w tym odcinku. Czytali Patryk Michalski i Michał Strzałkowski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.